Glanka, chciałbym się dowiedzieć, czy z baronem macie już do siebie stuprocentowe zaufanie? Od początku mieliśmy. I to jest coś, co jest dla mnie w ogóle najważniejsze w relacji. Ja nie wchodzę w relację, jeżeli mam, wiesz, jakiekolwiek wątpliwości. Jeżeli ja to czuję i to jest coś, co jeszcze mnie nigdy nie spotkało, czyli brak zaufania do partnera. Ja muszę mieć to zaufanie, bo to stanowi dla mnie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli, wiesz, on jadąc grać koncerty na przykład wyjeżdżałby... No nie wyjeżdża teraz, bo jest koronawirus. Uff, e, nie żartuję. E, jest mi bardzo przykro z tego powodu, bardzo chciałabym, żeby grał. Natomiast e, ja bym się miała przez te trzy dni zastanawiać, co on robi. No przecież to kota bym dostała. Nie, 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 nie. nie. Także od, od samego początku u nas jest zaufanie. Teraz jest jeszcze głębsze i jeszcze fajniejsze i jeszcze bardziej się czujemy komfortowo ze sobą. Do tego stopnia, że mówimy sobie... Na Naprawdę, rzeczy, których w związku nie pamiętam, żebym tak szczerze rozmawiała z którymkolwiek z moich partnerów. No tak, ale w jakiś sposób to zaufanie trzeba sobie zbudować. Robiłaś jakieś testy. Albo jakąś kontrolę czegoś. Na przykład, nie wiem, przez ramię sprawdziłaś SMS-a. Absolutnie. Nigdy no bo życiu... to się bierze z My znamy PINy do swoich telefonów od samego początku i e, pomaga mi to tylko wtedy, jak Alek daje mi telefon i mówi, wpisz coś tam w nawigację. Nie? I ja mm. nie muszę mu, go prosić, żeby spojrzał w tego swojego iPhone'a. E, dla mnie to jest w ogóle absurd. Wiesz dlaczego? Bo mm, im, po pierwsze, im mniej wiem, tym lepiej śpię. To jest mm. raz. Dwa, e, jeżeli ja bym przeczytała jakąś wiadomość w jego telefonie na przykład, mogłabym ją odebrać zupełnie inaczej niż, yy, niż to było naprawdę. Bo ja bym zobaczyła, że to dziewczyna, bo przeczytałabym tylko trzy wyrazy, a nie na przykład trzydzieści trzy. Już zrobiłabym aferę, a okazałoby się, że nie ma po co. Ja nigdy nie zaglądałam swoim facetom do telefonów i nie zamierzam. Mm, myślę, że to zaufanie przychodzi z czasem, wiesz, jak się otwieramy przed sobą. To jakby to takie zaufanie związkowe typu wiem, że nic nie zrobi, wiem, że mnie nie zdradzi, było od początku. Natomiast teraz wchodzimy na taki level zaufania jako y, ludzie i jako partnerzy. Czyli, że wiemy, że możemy sobie powiedzieć bardzo dużo. Chodzi tylko bardzo często o formę, w jakiej sobie to mówimy, czyli nad tym ja muszę bardzo często pomyśleć, czy ja mu czegoś nie powiem, to na przykład nie walnę go takim klopsem. Wiesz, zawsze można komuś powiedzieć, żeby wyszedł od ciebie tak, żeby się cieszył na myśl o podróży i właśnie to jest tego rodzaju dyplomacja między nami i to nas jeszcze bardziej, wydaje mi się, zbliża do siebie. Czyli nigdy nie było żadnego teściku? Małego nawet? Nie, nie ja nawet nie miałam kiedy. No kiedy? No proszę cię. W lutym zaczęliśmy być ze sobą, w marcu nas zamknęli, w marcu dowiedziały się media po naszym wypadzie w... No i jeszcze od ciebie, ty. Juhu! Juhu! Byłem pierwszy. E, no. więc... Szczycę się, mam CB. Słusznie. I wiesz, i prawda jest taka, że potem nas trochę wypuścili. No, ale gdzie on ma i Co on ma zrobić? No, A jakby ja. chciał, to by zrobił. A wiesz, jak jeździsz Porsche, to nie zamieniasz na malucha. <laughs>